Dzisiaj porozmawiamy bowiem o czasie, który właśnie nadchodzi i który już w tym momencie jest energetycznie wokół Ciebie. Czas nowego początku, czas, gdy to nowe już pojawia się w Twoim życiu. Te pierwsze oznaki są już widoczne. Trzeba tylko otworzyć oczy, otworzyć serce i połączyć się z tą energią. To nowe pojawia się powolutku, małymi kroczkami, a to stare, ciężkie i trudne odchodzi raz na zawsze. To taki moment wczesnej wiosny, gdzie tą długą zimę masz już za sobą. Zimę w tym znaczeniu symbolicznym. Czyli te momenty zwątpienia w siebie, zwątpienia w siły wyższe, momenty smutku, trudności, złych nastrojów, niskiej wibracji, takiego odczucia, że mam już dość. Wszystko jest takie męczące. Ile można się starać, ile można walczyć, ile można kształtować swoje marzenia. Zima odchodzi, a wiosna nadchodzi. Zima energetyczna odchodzi i wiosna energetyczna nadchodzi. Dzisiaj na naszym spotkaniu poznasz jednak jeszcze kilka wskazówek i odpowiedź na pytanie. Tą odpowiedź już znasz, a wiesz, jakie to pytanie? Czy można zablokować to dobre i piękne? Czy można zahamować szczęście, spełnienie, radość, miłość i obfitość dokładnie teraz? Poprzez myśli, poprzez słowa czy poprzez działania? Naturalnie, że można. Ale by tego uniknąć, temu służy nasza dzisiejsza 122. ceremonia.